Ale skąd jak tak naprawdę jestem gruby, skąd ta otyłość? Przecież ja nie jem dużo. Tak, być może od poniedziałku do piątku się pilnujesz, ale pytanie, co ty takiego robisz w weekendy? Wybór przyszłych nawyków żywieniowych dziecka zależy od tego, co się dzieje w latach 1-3. Żywienie to nie jest tylko kwestia gruby czy chudy. To jest kwestia tego, w jaki sposób rozwija się nasz układ nerwowy, jak rozwija się nasza odporność. Jak rodzice mają problem z tym, że, a bo moje dziecko je tylko parówki frytki. Ej, to dziecko nie poszło sobie z kapcia i nie kupiło sobie w budzie z kebabem frytek, więc ktoś to pokazał. To, co się mówiło kiedyś, że jeść częściej, ale mniej, dotyczyło przede wszystkim osób aktywnych fizycznie, a bankowalski, przedsiębiorca i tak dalej, no tak naprawdę ma tą aktywność fizyczną znikomą. Ja jestem fanem takiego podejścia pod dosyć sztywne reguły, które potem możemy sobie rozszerzyć. Gościem dzisiejszej rozmowy jest Jakub Mauricz, dietetyk z wieloletnim doświadczeniem, który opowie, dlaczego tradycyjne diety nie działają na lekką nadwagę. Jakie zdrowotne konsekwencje niesie za sobą lekka nadwaga, poza oczywiście takimi względami estetycznymi? To jest trochę taki efekt kuli śniegowej, czyli problem jest mały, a potem się nawarstwia i nawarstwia i nawarstwia. Jeżeli byśmy chcieli sprawdzić takie absolutnie podstawy fizjologiczne, tego w jaki sposób my tyjemy, w jaki sposób te nadmierne kilogramy na nas wchodzą, to musimy powiedzieć o insulinoporności i leptynoporności insulinooporność bierze się po prostu z hiperkalorycznej diety, czyli jesz albo pijesz za dużo. I teraz wiele osób mówi sobie: Ale skąd jak tak naprawdę jestem gruby, skąd ta otyłość, przecież ja nie jem dużo? Tak, być może od poniedziałku do piątku się pilnujesz, ale pytanie, co ty takiego robisz w weekendy? Jeżeli wchodzi, wiesz, jakiś kurczak z Kentucky i tak dalej, czy KFC, czy pizza, czy pozostałe jakieś inne rzeczy, albo jest sporo alkoholu i zagrychy, no to robi się naprawdę duży kłopot. Bardzo często te efekty, które my w ciągu tygodnia staramy się dopilnować, nie wyczymy co weekend. Z drugiej strony, może być to po prostu duża ilość kalorii, która pochodzi z przetworzonych. Albo nieprzetworzonych produktów, ale być może coś nam nam nie styka w organizmie, więc być może mamy za mało magnezu, witaminy D i tak dalej. To jest też bardzo mało tego ruchu. Wiele osób przekłada tą wagę do tego, żeby robić 10 tysięcy kroków, ale umówmy się, robić 10 tysięcy kroków kontra realnie wziąć się za trening, to jednak dwa różne bodźce i o tym dowie się każdy, to po prostu zabierze się za trening. Zobaczy, jak jego organizm wtedy zareagował i że to, że wcześniej uważał się za osobę aktywną fizycznie, to jest tylko i wyłącznie jego wyobrażenie. Więc z jednej strony mamy ilość snu, z drugiej strony mamy odżywianie, z trzeciej strony w ogóle mamy... Ten tryb życia. Powiedz, proszę, takiej pigułce, no, jakie mechanizmy sprawiają, że wiele ludzi przez 5, 7, 10 lat no ma tą lekką nadwagę, taki brzuszek przedsiębiorcy nazwijmy to, i jest z tym ok, ale ten brzuszek się nie cofa. I jaki mechanizm powoduje to, że on nie chce zejść? Tutaj nawiążę jeszcze raz do tej insulinoporności i leptynoporności. My bardzo często jemy w sposób trochę nieuważny, czyli wydaje nam się, że jemy dobrze, ale jednak gdybyśmy popatrzyli na gęstość energetyczną, na to, ile kalorii wniósł dany posiłek bądź przykąska, no to moglibyśmy. Się zdziwić. Zestawiając to na przykład właśnie z jakimiś produktami typu jogurty, czy czekoladki, czy produkty półcukiernicze, to moglibyśmy zobaczyć, że niekiedy jest to całkiem niezły obiad w zastępstwie. Ale jednak objętość tego posiłku kontra taki dobry obiad, no to jednak dwie różne sprawy. A jednak my w organizmie mamy wiele takich receptorów, jak mechanoreceptory, które reagują na ucisk, więc jak więcej napchasz w siebie tej treści pokarmowej, to jesteś dłużej syty. Na 4 godziny, na 5 godzin i tak dalej. W tym wszystkim wiążą się też zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Normalnie nasza glukoza powinna przypominać trochę krzywą dzwonową, czyli mamy 90 na Potem rośnie po posiłku i znowu schodzi do 90. Niestety u wielu osób jest albo insulinooporność, czyli nabija się na wysoko, ale wolno schodzi, albo hipoglikemia reaktywna poposiłkowa, czyli takie odcięcie wtyczki z prądem po posiłkach. Tam mamy istny roller coaster tej glukozy i insuliny, a do tego też dochodzi kwestia leptyny. Leptyna jest hormonem dotyczącym głodu i sytości, ale także tego, co dzieje się z tkanką tłuszczową. Więc jak ty jadasz się ponad limit, masz wtedy insulinooporność, to organizm stwierdzi, dobra, na bieżące potrzeby wezmę tyle, a pozostałą część odłożę na ciężkie czasy. I wtedy masz większy poziom leptyny co wiąże się z jeszcze większym zaburzeniem apetytu. Tobie się wydaje, że jest wszystko w porządku, ale twój organizm cały czas ceduje to na taką lokatę długoterminową w postaci właśnie tego małego maćka. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby dojść do przyczyn i jednocześnie bardzo często mówimy, że najciemniej jest pod latarnią, więc wizyta u specjalisty jest bardzo często dobrym pomysłem. To jest tak, że nasz organizm jako taka maszyna, która funkcjonuje, jest zaburzona na tyle, że jeżeli będziemy cały czas żyli tym swoim standardowym trybem życia, i jedli nawet delikatnie mniej, ale to samo i w takim samym stylu żyli, to ten macik z nas po prostu nie zejdzie, bo mamy zaburzoną pracę tej naszej maszyny, tak? Więc powiedz teraz proszę, no jakie kluczowe zmiany w naszym organizmie muszą powstać, żeby tą sytuację odwrócić, żeby być szczupłym, pięknym i młodym? Przede wszystkim nieco o systematyczności. Ja jestem fanem takiego podejścia pod dosyć sztywne reguły, które potem możemy sobie rozszerzyć. Czyli to jest trochę jak w lejku sprzedażowym, nie? Na początku chcesz robić szeroko, żeby potem było bardziej wąsko. Tutaj powiedziałbym, że jest trochę inaczej. Czyli mamy na początku wąsko, a więc mamy ograniczone spektrum produktów. Myślę, że jak ta dieta będzie nawet ciutka monotonna i bardziej powtarzalna przez pierwszy tydzień czy dwa tygodnie, to pomoże nam się poruszać troszeczkę takim odczuciu i komunikacji z naszym własnym organizmem. Czyli czy zjadłem to i to było nie tylko dobre, ale też jak się po tym czuję, czy mam komfort jelitowy, czy ja mam jakieś wzdęcia, bulgotania, przelewania się, a po drugie, czy ja jestem syty potem na półtorej godziny, czyli niedobrze, czy też na 3-4 godziny, a więc lepiej, po to, żeby ta insulina mogła spaść sobie do bezpiecznego poziomu i w ten sposób możemy uaktywnić lipolizę i beta oksydację. Lipoliza to jest to podejście, które pozwala nam spalić po prostu tą tkankę tłuszczową, a więc pozyskać z tego energię. Natomiast beta-oksydacja dotyczy samych naszych pieców komórkowych, mitochondriów. I wtedy, kiedy proces jest niezaburzony, my faktycznie jesteśmy w stanie spalić tą energię i uzyskać z tego energię niezbędną do funkcjonowania naszego organizmu. Trudno jest to zrobić w momencie, kiedy mamy tak, tu kawa z syropem, tu bez syropu, tutaj czasem kanapki, a tutaj danie w bistro i tak dalej. Wtedy nie wiemy w ogóle, ile tych kalorii zjadamy. Wiadomo też, że takie dania kafeteryjne są bogate w kalorie, bo to jest wszystko smaczne, i potem nam wydaje się, że jak to, przecież zwracam uwagę na to, co jem, a jednak regularnie jesteśmy w tym naddatku energetycznym, który powoduje, że kręcimy się jak w patek w przerębli. Ty e, oczywiście zdajesz sobie z tego sprawę, mówisz takim językiem bardzo technicznym, mm -hmm. który dla części naszych widzów może być ciężki, no dlatego są specjaliści, żeby powiedzieć tak, jak, jak to jest. Więc gdybyśmy to uprościli, które rzeczy, które my jemy w ciągu dnia jako przedsiębiorcy, które rzeczy, które my robimy, sprawiają właśnie, że ten Maciek z nas nie schodzi, zaczynając od jedzenia, potem ośnie i o ćwiczenia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o żywność, to jemy produkty przetworzone albo takie, które są bogate w kalorie, bo jest to wszystko smaczne. Zobacz, że produkty cukiernicze i półcukiernicze, słodycze, wafelki, batony i tak dalej, czekolady, to wszystko jest naprawdę najeżone kaloriami, jest super smaczne, co nakłania nas do kolejnej porcji. Natomiast pod kątem zestawienia gęstości energetycznej i satysfakcji z tego posiłku, no to jednak takie standardowe posiłki jak śniadanie, obiad czy kolacja byłyby zdecydowanie lepsze. Po drugie, chciałbym tutaj rozdzielić dwa składniki energetyczne: węglowodany od tłuszczów, bo takim pierwszym prawidłem diety powinno być to, że dieta jest albo wysokowęglowodanowa i niskotłuszczowa, albo mamy odwrotnie. Czyli stąd biorą się te rozłamy na przykład na diety high carb, wysokowęglowodanowe i diety na przykład low carb, keto, Atkinsa, Luca, Elisa i tak dalej. I bardzo często ten sukces, który ludzie odnoszą na diecie ketogenicznej jest związany po prostu z tym, że jedzą na przykład trzy posiłki co 5 godzin, one są bogate w tłuszcze, ubogie w węglowodany i dzięki temu unikamy tego roller rollercoastera dietetycznego z glukozą i insuliną w roli głównej. Więc to jest chyba taki jeden z kluczowych aspektów. My powinniśmy jeść rzadziej, bardziej satysfakcjonujące porcje posiłków. Dlatego też IF, intermittent fasting, te posty okresowe są teraz tak modne i tak wiele osób daje im popularny, dobry PR. Natomiast to, co się mówiło kiedyś, że jedz częściej, ale mniej, dotyczyło przede wszystkim osób aktywnych fizycznie. Zobaczcie, że to wyszło z branży fitness, czyli tak mówili instruktorzy fitness, kulturyści, kulturyści crossfitowcy i tak dalej, no ale to są osoby, które po 4, 5, 6 razy w tygodniu uczestniczą na treningu, więc oni po pierwsze bazują na tej glikolizie, czyli oni jako paliwo użytkują węglowodany, które odkładają się w mięśniach jako glikogen mięśniowy, a Kowalski, przedsiębiorca i tak dalej, no tak naprawdę ma tą aktywność fizyczną znikomą, więc przede wszystkim zwracajmy uwagę na to, żeby była ta prasa hydrauliczna. Jak zjedliśmy sobie golonkę, to już podarujmy sobie do tego ziemniaki, makaron i tak dalej. Z kolei, jeżeli mamy pierś kurczaka, to tam jest jak najbardziej pole na to, żeby włożyć ryż, ziemniaki czy pozostałe rzeczy, no bo pierś kurczaka to jest 20% białka, 80% wody, no i tam może 1% tłuszczu w tym wszystkim, więc tą proporcję trzeba by nieco zaburzyć. Czyli jeżeli ktoś nas słucha i chce tego Maćka sobie do zrzucić, jest zagubiony w tym, co, kiedy, gdzie może jeść, no bo tego jest dużo i mamy swoje obowiązki w trakcie dnia, wiadomo, że nie rzucimy teraz wszystkiego, żeby to zacząć studiować, od tego są specjaliści, do których można pójść, tak? To chyba takim najważniejszym, najważniejszą rzeczą, z której trzeba sobie zdać sprawę natychmiast, to jest to, żeby mieć okna żywieniowe, żeby nie jeść od razu po wstaniu, nie jeść przed zaśnięciem, tylko wyznaczyć sobie okno, w którym jesteśmy w stanie się pilnować, no jedni mają większą silną wolę, inni mają mniejszą silną wolę, no ale jakie te okna powinny być na starcie, wiesz, bo to można zacząć szeroko i potem to zawężać, jakbyś sugerował rozpocząć te okna żywieniowe. Myślę, że nie ma co rzucać się z motyką na słońce i na początku będzie dobry, standardowy podział trzech posiłków, czyli mamy śniadanie, obiad i kolację. Powiedzmy, śniadanie około godziny 9, obiad około 14 i 18-19 kolacja. Takie dwie trzy godziny przed snem, kolacja, to jest naprawdę bardzo dobry czas, plus to jest związane z tym, co mówiłem wcześniej, czyli ta pewna musztra. Jak masz pewien schemat, którego się trzymasz, to automatycznie wiesz, co tak naprawdę stanowi wyjście poza. Niestety jest bardzo dużo osób, które mają po prostu problem z. Jadaniem emocji albo jedzą nawykowo, czyli odpalam film, a ktoś już idzie po paczkę chipsów. I tak się zastanawiasz, po co ci ta paczka chipsów? No bo jest film, a to do filmu trzeba się narzeć, więc to jest taka walka chyba z tym, żeby po prostu ludzie nie jedli z nudów, a jednak to się niestety bardzo często trafia. Idealnym przypadkiem był lockdown. W lockdownie tak naprawdę statystyczny Polak tył pół kilograma tygodniowo, no bo tak, pizza, czy jakieś inne żarcie z dowozem, filmy, praca zdalna, wiadomo, że połowa ludzi wtedy przycinała na swojej efektywności, ale przede wszystkim masz tę w domu, więc skończyło się jedno zadanie, to patrzysz, Ciekawego w loduwerce, może popije jakiś ogórcik, a może zjem to. I nawet jeżeli to były pokarmy dobrej jakości, to jednak cały czas podając te produkty, stymulujesz fazę dogłowową, czyli głowa coś żuje, to w jelitach, w żołądku i tak dalej jest sygnał oho, idzie żarcie, więc trzeba na to wydzielić insulinę i tak dalej. Niestety to powoduje, że Twój organizm ma jeden bodziec. Ty jesz raz dziennie, od świtu do nocy, a to też nie jest dobre. No w sumie ten przykład z pandemią jest idealny, żeby sobie uzmysłowić, dlaczego to jemy. bo mamy nielimitowany dostęp do pożywienia, jemy go przez cały dzień i nawet jeżeli ktoś kupuje Produkty, najdroższe spółek w supermarkecie, to i tak to, że one są drogie czy dobre jakościowo, to nie ma znaczenia tak dużego jak to, że jemy po prostu za często, że jemy snaki i, i że cały czas podkładamy jedzenie. Ja teraz mam małą córeczkę i najprostszym sposobem do tego, pozdrawiam Cię, już kiedyś starszy, byś to mm. oglądać, najprostszym sposobem do tego, Misiu, żebyś była grzeczna przez chwilę, jest dać Ci chrupek, tak? I teraz ja sobie tak uświadomiłem, że co by się nie działo, to tu chrupek, tu coś, tu coś. Tak naprawdę to dziecko je śniadanie, obiad, kolację, ale pomiędzy ma chrupkę, tu ma jogurcik, tu ma coś, tu ja coś jem, bo ja podjadam, to dam spróbować, bo chcę, żeby sobie nowe smaki spróbowała. Czy przy wychowaniu dziecka takie coś może mieć zgubny wpływ potem na metabolizm, na to, jak to dziecko będzie w przyszłości wyglądało pod względem masy ciała i przemiany materii? Takie właśnie podjadanie, dawanie dziecku cały czas coś do spróbowania? Zdecydowanie. Bardzo często mówi się, że wyniki badań pokazują, że wy. Wybór tak naprawdę przyszłych nawyków żywieniowych dziecka zależy od tego, co się dzieje w latach 1-3, czyli kiedy rozszerzamy tę dietę dziecka powiedzmy od 6 czy 8 miesiąca aż do 3 roku życia, to determinuje przyszłe wybory żywieniowe oraz ma wpływ na harmonijny rozwój tego dziecka, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, żywienie to nie jest tylko kwestia gruby czy chudy, to jest kwestia tego, w jaki sposób rozwija się nasz układ nerwowy, jak rozwija się nasza odporność, jak wygląda tkanka łączna, czyli skóra, włosy, paznokci i tak dalej. Generalnie... Jakby żywienie jest paliwem dla naszego organizmu. I to paliwo może być albo 98 oktanów, topowa jakość, albo to może być jakieś Bóg wie skąd, z jakimiś domieszkami rozrzedzane paliwo i tak dalej. Niestety, jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj trzeba powiedzieć, że jest ten problem w większości, bo nawet samo rozszerzanie diety jest bardzo często opierane na jakichś cukierkach, żelkach i tak dalej, bo rodzice chcą sobie kupić odrobinę spokoju. I ja jak najbardziej to rozumiem, bo też mam dwójkę dzieci, natomiast można to zrobić też w elemencie jakościowym. Na przykład moje dzieci uwielbiają warzywa, pomidora, ogórka i tak dalej, czy owoce jagodowe, banana, to się po prostu zatłukłyby za to, więc na jest to fajna opcja, i też umówmy się, że jak rodzice mają problem z tym, że, a bo moje dziecko je tylko parówki frytki, ej, to dziecko nie poszło sobie z kapcia i nie kupiło sobie w budzie z kebabem frytek, więc ktoś to pokazał. Więc tak naprawdę, no jak naważyłeś piwa, to je teraz wypij. Trzeba wziąć pod uwagę, że ten harmonijny rozwój dziecka jest naprawdę bardzo ważny, ale też pytanie, ile razy dzieci powinny jeść. Najczęściej mówimy tutaj o trzech głównych posiłkach, plus dwóch przekąskach, ale znowu, to może być jabłko i takie dziecko, jak ma ząbkowanie, to też sobie te jabłko, ten miąż bardzo fajnie pogryzie, i to jest takie bardzo miłe wrażenie dla dziąseł. Natomiast to nie muszą być właśnie jakieś chipsy, czy cukierki, czy cokolwiek innego. Wydaje mi się, że z przedsiębiorcami jest taki problem, bo to o nich też mówimy głównie o osobach, które siedzą przed komputerem, pracują, mają mało ruchu, że mają większą ilość gotówki, którą mogą przeznaczyć na jedzenie, na różnego rodzaju przekąski. Wszędzie jest napisane, że coś jest zdrowe, że to jest fit, że to jest bez cukru i tak dalej, ale jednak w głowie mamy coś takiego, że dzisiaj jak jesteśmy już bogaci niż w latach 90., to możemy wszystko, to nam się spodoba, co spojrzymy oczami kupić sobie, przyjąć do brzucha i, i gdzieś to nie ma konsekwencji i naprawdę jest taka, że będziemy z tym Maćkiem żyć do momentu, do którego nie uświadomimy sobie, że musi mieć okno żywieniowe z trzy posiłki jakościowe, no i inaczej się to nie zmieni. No ale poza odżywianiem mamy jeszcze sen, tak? Czyli też rozumiem ważne jest to, żeby kłaść się spać o określonej porze i wstawać o określonej porze, żeby organizm żył w jakimś trybie, w jakiejś rutynie? Jasne. Wiesz co, jakiś czas temu mówiono o tak zwanych chronotypach. Albo jesteś skowronkiem, albo jesteś sobą, tak? Czyli albo jesteś tym porannym ptaszkiem, albo wolisz tak, wiesz, budzić o 10, ale możesz spać o pierwszej czy drugiej w nocy. Do tego dołożyli też lwa, wilka i chyba delfina. Natomiast po latach okazało się, że wszystkie te chronotypy to był pizz na wodę fotomontaż, bo to były mniejsze lub większe zaburzenia rytmu dobowego. Tak naprawdę remedium na to wszystko jest cofnijcie się te 100 czy 200 lat i zrobienie tak, jak robili nasi przodkowie, czyli idziesz idziesz spać o zachodzie słońca, jak kurki, a wstajesz też o wschodzie, czyli 5-6 rano rozpoczynasz dzień, a jesteś w stanie już się bardziej wyluzować około godziny 18-19. Niestety teraz zobaczmy, jak to wygląda. Są jakieś ciekawe filmy. O godzinie Godzinie 20. Bardzo często jakieś live'y, sympozja, webinary i tak też godzina 20:22 i niestety towarzyszy też temu to sztuczne światło niebieskie, czyli czy to smartfony, czy to laptopy, telewizor, tablet i tak dalej, wszystko bombarduje nas sztucznym światłem niebieskim, które ma bardzo podobny wpływ co światło słoneczne, a więc pobudza kortyzol, a jednocześnie obniża poziom melatoniny. I teraz, nawet jeżeli ktoś powie, no, ale ja nie mam bezsenności, nie wybudzam się w środku nocy i tak dalej, to jednak jakość twojego snu jest słaba. Gdybyś wziął jakieś gadżety, a tego nie brakuje, jakieś pierścienie, opaski i tak dalej, które mierzą jakość twojego snu, to byś zobaczył, że ta efektywność jest na jakieś 50-60%. W momencie, gdybyś podciągnął to pod 90%, to byś powiedział: Wow, to tak można dobrze spać, naprawdę ekstra. A jednak zaburzenia snu są wiązane z bardzo wieloma kłopotami, takim jak właśnie insulinoporność. Dlatego chociażby praca zmianowa jest taka, Niebezpieczna i są dowody naukowe, które mówią o tym, że praca zmianowa podkręca ryzyko insulinoporności cukrzycy o 108%, a więc masz dwa razy taką szansę, że zachorujesz na cukrzycę, nawet jeżeli odżywiasz się całkiem nieźle. Tak samo kwestia leptynoporności, zaburzenia apetytu, zaburzenia układu odpornościowego, to wszystko jest związane ze sobą i potem powoduje, że no my niestety funkcjonujemy dosyć słabo. I jak ktoś nie jest w stanie zrobić formy, ma takiego maćka, to tak jak mówiłem, żywienie i nawyki żywieniowe są ważne, ale bardzo często brak aktywności fizycznej, zły sen to jest naprawdę dolewanie oliwy do ognia. Taki wniosek po tym, co powiedziałeś, że chyba my sobie w większości nie zdajemy sprawy, na jak wysokim poziomie nasz organizm jest w stanie funkcjonować, gdybyśmy zastosowali te wszystkie rzeczy. I żyjąc obecnym trybem, wydaje nam się, że jest okej, okay, że jakby no, mogę sobie zjeść batona, mogę pójść spać o pierwszej w nocy i, i, i nie rodzi to konsekwencji, no ale konsekwencją jest to, że my nie jesteśmy na tym poziomie, na którym moglibyśmy być. Ja pamiętam, że jak ćwiczyłem bardzo intensywnie boks i mieliśmy treningi dwa razy dziennie i raz się napiłem piwa, bo kolega miał urodziny, wypiłem jedno piwo, to na drugi dzień nie byłem w stanie przejść przez trening, który mieliśmy do zrobienia. No i po prostu już na koniec no, myślałem, że zajdę. I to też mi pokazało, że jedno malutkie piwo sprawia, że na wysokim poziomie wyczynowym jesteśmy w stanie, po prostu obniżyć swoją efektywność o jakiś tam zakres. W związku z tym, że Omówiliśmy te rzeczy, wiemy co robimy źle, no to powiedz nam pod kątem ćwiczeń fizycznych, które ćwiczenia sprawiają, że ten maciek będzie schodził, a które możemy robić, a niekoniecznie będą miały wpływ na to żołędzie. Ja wyjdę jeszcze raz od tego, że przede wszystkim powinna być to aktywność fizyczna, która nam pasuje, bo z niewolnika nie ma pracownika. Jeżeli ktoś nie lubi, wiesz, takich form jak wysiłek interwałowy, box crossfit, jakieś podnoszenie ciężarów, no to wiesz, może być ten plan treningowy dobry na tydzień, na dwa tygodnie, ale potem ktoś stwierdzi, dobra, to nie dla mnie wolę być gruby. Każda aktywność fizyczna powoduje spalanie kalorii, ale umówmy się też, że faktycznie są takie formy aktywności fizycznej, które są takie warte zainwestowania. Czyli w relatywnie krótkim okresie możesz naprawdę bardzo poprawić swoją sylwetkę, samopoczucie i napędzić, jak to się mówi, to tempo przemiany materii. Wszystko tak naprawdę bierze się od tego, ile mięśni zaangażujesz i jak bardzo pobudzony jest Twój układ sercowo-naczyniowy, Więc oczywiście zdecydowanie lepiej jest wybrać wysiłek interwałowy o wysokiej intensywności, czyli robisz sobie małą rozgrzewkę, potem biegniesz 100 metrów sprintem, potem 2 czy 3 minuty robisz sobie taki marszobieg, jogging i tak dalej, po czym znowu przystępujesz do tego sprintu. Natomiast czy to jest dobre dla kogoś, kto właśnie wyszedł po pierwszym zawale serca? Nie. Czy to jest dobre dla kogoś, kto ma 30-40 kg nadwagę i jest takim korpo człowiekiem, który ostatni raz był aktywny fizycznie na lekcjach WF-u? To też nie jest dobra opcja. I czy to jest dobre dla kogoś, kto ma jakieś kłopoty ortopedyczne albo ma po prostu no duży poziom niesprawności? Nie. Więc bardzo często możemy wyjść od tego standardowego joggingu czy jakiś tam nordic walkingów, cardio i tak dalej, ale budujmy tę piramidę sprawności cały czas do góry. Badania pokazują też, że elementem najbardziej zaniedbywanym są nasze nogi. Tak jak się mówi na siłowni, nie bądź bocian, przysiadaj i tak dalej faktycznie coś w tym jest głównie z tego powodu że uwaga minuta wykonywanych przysiadów pozwala spalić co najmniej 30 kilokalorii więc powiedzmy minuta przysiadów w takim naprawdę dobrym tempie wiesz w takim zejściu i tak dalej w pauzie wejściu do góry to taki cały przysiad zabierze nam z 5 sekund więc okazuje się że zrób 10 czy 12 przysiadów masz już minutę 30 kilokalorii spalonych jeżeli ktoś kiedykolwiek był na bieżni i patrzył na ten cyferblat, ile tam jest kalorii to trzeba degać 20-25 minut żeby spalić 200 kilokalorii i teraz pytanie czy faktycznie taki jogging nie zamienić na kilka serii przysiadów gdzie po pierwsze Będziesz miał atrakcyjniejsze poślady, będziesz miał fajne mięśnie, będziesz bardziej sprawniejszy. Ja zresztą jeden z autorów książek, jeżeli chodzi o, o takie podręczniki metodyczne, powiedział kiedyś, że człowiek silny jest użyteczniejszy do pracy w życiu codziennym i trudniejszy do zabicia. No trudno się z tym nie zgodzić, bo faktycznie sąsiad poprosi Cię o to, żebyś wyniósł kanapę, jesteś silny, dasz radę. Ktoś ci wyskoczy z nożem, no to albo idziesz, wiesz, walkę wręcz, albo uciekasz, ale jesteś też silny. No raczej w takim joggingu słabo widzę twoje szanse na ucieczkę. Jeżeli ktoś, tak sobie myślę, ma takiego maćka 5, 7 czy 10 lat, tak, taką nadwagę, tak jak cały czas o tym mówimy. I jej nie, nie pozbywa się, no to znaczy, że jej się też nie pozbędzie od obejrzenia naszego filmu, wyłączysz zaraz i, i koniec, tak? Więc do jakich osób pójść, żeby ktoś nam zrobił plan, żeby nas to nie zabiło, żeby to nie było dla nas, nie wiadomo jak męczące, żeby tą sytuację zacząć odwracać, żeby znowu być szczupłym, dobrze się czuć, wejść na wyższe obroty. Do kogo pójść w pierwszej chwili? Przede wszystkim do dobrego specjalisty i tutaj wydaje mi się, że elementem wejściowym mógłby być trener personalny, ale chyba w połączeniu z dietetykiem. Ja od wielu lat prowadzę szkolenia dla trenerów, dla dietetyków w całej Polsce. Potem od 2020 roku to weszło na formę online, na naszą platformę Mauric TV. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że jednak tych ludzi z tytułem, tak, trener personalny, dietetyk jest dużo, ale specjalistów przez takie duże S jest naprawdę relatywnie niewiele. Więc tutaj czasem uważam też, że lepiej jest zacząć coś na własną rękę pod wpływem nawet takich wywiadów jak nasz, gdzie będziesz wiedział co robić. Okej, okay, żywić się w nieprzetworzony sposób, zwrócić uwagę na ten sen, nie bombardować się światłem niebieskim, nie pić gdzieś tam kawy po godzinie 16 czy 18 i to wszystko usp Twój styl życia i nadać temu nieco powtarzalności. Myślę, że to jest bardzo dobry punkt początkowy. Poza tym powiem Ci, że mi naprawdę wśród y, mojej społeczności, którą mam na social mediach, nie brakuje osób, które powiedziały wprost: Kuba, jakby szacun dla Ciebie za to, co dajesz za darmo, bo nigdy od Ciebie nic nie kupiłem, wszystko po prostu za darmożkę sobie biorę, ale patrz, byłem taki, teraz jestem taki. No before after, po prostu jak ze Sport Illustrated. Także super, że są takie osoby, którym nie brakuje motywacji i wydaje mi się, że przede wszystkim wiele osób trochę zasypia gruszki w popiele, bo zamiast ruszyć to dupsko swoje i pójść na trening, to poglądają 57 rolek, 14. Wywiadów, a dalej siedzą na kanapie. Weź, bo zrób po prostu cokolwiek. To, co ci bardziej pasuje, zacznij działać. Tak, ja, ja kiedyś, jak chodziliśmy na siłownię, to pojawiały się pierwsze filmy w internecie. To było, że nie rób pompek w ten sposób, tylko rób pompki w taki sposób. Nie rób przysiadów tak, tylko zrób tak. Lepiej jest zrobić 10 pompek, byle jak, niż oglądać filmy, które mówią, które pompki zacząć robić. To też, też tak jest. No to mamy trenera personalnego i mamy dietetyka, no i będziemy mieli ułożoną dietę, będziemy mieli trenera, który powie nam, co mamy ćwiczyć adekwatnie do naszego stanu zdrowia. No ale myślę, że do tego jeszcze dochodzi chodzą suplementy, które pomagają. Ty mi zleciłeś listę suplementów, bo, bo ja korzystam z twoich porad. Bardzo mi to pomogło. No i te suplementy rzeczywiście działają. Takie suplementy, które zwiększają ilość testosteronu, czy suplementy, no, no w ogóle witaminy, czy te poprawiające pracę jelit, probiotyki. No to też jest ważne, żeby te, te suplementy brać. Jasne. Wiesz co, tutaj bardzo często y, analizując pacjentów mogę powiedzieć dokładnie to samo, co powiedział fikcyjny, ale jednak dobrze tutaj mówiący dr House. Nie ma ludzi zdrowych, są tylko ci nieprawidłowo zdiagnozowani. I często nawet samo dojście do, do tej diagnozy, co ci tak naprawdę Szkodzi, to jest misja trochę. Wiele osób też mówi, że ja nie mogę schudnąć, a ja potrzebuję spalacza tłuszczu. Bardzo często okazuje się nieprawda. Ty potrzebujesz wyrównać swoje stężenie magnezu, bo GLUT4, jeden z głównych transporterów glukozy, u ciebie leży i kwiczy. Więc jak ta glukoza ma dojść do twojej masy mięśniowej, skoro jedynym kanałem staje się ta tkanka tłuszczowa, która wyciąga te chciwe łapy po ten składnik. Więc magnez to jest jedna rzecz. Witamina D nie tylko dla zdrowia kości, szkliwa zębów, ale przede wszystkim dla regulacji wrażliwości tkanek na działanie insuliny, czyli znowu iść do mózgu, iść do wątroby, iść do mięśni, a nie tylko do tkanki tłuszczowej. Kwestie dotykające witamin grupy B, nawet B1, B2, B2, B3 i B6 mają duży wpływ na funkcjonowanie składników odżywczych. Probiotyki, ten generator zdrowia, o którym wcześniej mówiliśmy, to też jest element, który generalnie potrafi też wpływać na metabolizm lipidów, na metabolizm cukrów, więc super sprawa. Kurkuma, berberyna, dotyczące właśnie wrażliwości tkanek na działanie insuliny, złota rzecz. Koenzym Q10, PQQ, magnez, acetylowana l-karnityna, super sprawa jeżeli chodzi o doping mitochondriów, czyli ta lipoliza, betaoksydacja, aby spalić tą energię, aby móc się wyszczuplić, na Naprawdę świetna rzecz. Więc to są takie naturalne produkty, które są bezpieczne, a nie jakiś amerykański spalacz tłuszczu nawalony rzeczami, po których zgrzytasz zębami 8 godzin później po przyjęciu tabletki? Co byś powiedział na takie najprostsze rozwiązanie, no bo jak oglądają na przedsiębiorcy, to oni chcą takiego rozwiązania: dobra, płacę jest gotowe i mam. Mhm. Czy zamówienie cateringu dietetycznego na miesiąc, takich, że przychodzą pudełka i wybierzemy sobie określoną ilość kalorii, jest okej? Okay? Czy jednak to jedzenie takich z cateringów dietetycznych to nie jest coś, od czego powinniśmy zacząć? Wiesz co, cateringów dietetycznych jest naprawdę bardzo dużo w Polsce i pytanie, czy to? Jest jakiś catering dobry, czy tam faktycznie jest dobrze odmierzona ta porcja żywienia? Bo często zdarza się taka kwestia, gdzie mąż i żona biorą sobie catering. Żona bierze 1600 kcal, mąż 2200. I oni patrzą na swoją dietę i mówią: Ty, jakby ta twoja babeczka i moja babeczka waży tyle samo, to o co chodzi, nie? No więc często może być też taka sytuacja, w której wyjaśnieniem tego, dlaczego ty nie jesteś w stanie schudnąć, jest to, że jest to po prostu źle wyliczone. Być może ktoś dał od serca, natomiast niekoniecznie jego porcja od serca jest spójna z twoimi wymaganiami. Aczkolwiek myślę, że w opcji takiej, żeby dostarczyć te 4 czy tam pięć posiłków dziennie dla tego człowieka kontra zdać się na dzieło przypadku, czyli może uda się zjeść jakieś fajne śniadanie albo na szybko, bo są dzieci, więc wiadomo, ten priorytet idzie po prostu na to, żeby dzieciaki poszły do szkoły na jedzone, a my po prostu wtedy jemy co, co popadło, no to to może być problem. Z drugiej strony mamy teraz naprawdę bardzo dużo ilość produktów MRP, czyli meal replacement product, a więc ten pełnowartościowy zamiennik posiłku, gdzie de facto bierzesz sobie proszek, rozabiasz go na wodzie, na jakimś mleku roślinnym i tak dalej i sobie zjadasz taką naprawdę gęstą papkę i tak jak mówiliśmy wcześniej, te pół litra płynu bardzo fajnie żołądek, to jest dosyć gęste, więc buduje sytość i hej, a to czy ktoś chce do tego zrobić sobie jakiś lunchbox czy catering? Jeżeli tak, to okej. Okay. To podsumujmy teraz w dwóch zdaniach, co mamy zrobić, żeby tego Maćka zacząć zmieniać, zaczynając od początku. Po pierwsze, higiena życia, czyli starajmy się jeść w sposób nieprzetworzony, starajmy się uzupełnić niedobory przez właśnie dobre jakościowo suplementy diety i starajmy się przyłożyć większą, tak naprawdę, uwagę do snu. To jest jakby standard i, i pod to wychodzimy. I potem kwestia dotycząca diety. Lepiej jest zacząć od standardowego podejścia typu dobre śniadanie, typu jakieś jajka na boczku i tak dalej, jajecznica czy jakiś risotto, owsianki i tak dalej. Potem danie obiadowe, potem kolacja, a gdzieś jak cię złapie mały głód, to pomyśl bardziej o jabłku, a nie o jakichś cukierkach. I do tego dołóż dobry jakościowo trening. Czyli jeżeli jesteś bardzo niesprawny fizycznie, to faktycznie zacznij być może troszeczkę biegać, troszeczkę się porozciągaj. Natomiast jak najszybciej przejdź do treningu, który powoduje dużą aktywację mięśni na raz. Podciąganie na drążku, pompki, przysiady, wykroki i tak dalej. I będzie dobrze. I dla osób najbardziej wygodnych, dietetyk, trener personalny i ruszanie dupy sprzed telewizora. Dokładnie. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki.